Często ludzie mnie pytają, jakie zwierzę najbardziej lubię. I to jest niezwykle trudne, żeby tak odpowiedzieć, ale chyba największym sentymentem darzę jelenie. One są wspaniałe. Nie chodzi mi tylko o wygląd, bo rzeczywiście wygląd jest bardzo ważny, ale też o charakter. One pozbawione są agresji, łanie bardzo dbają o swoje cielęta, natomiast rykowisko jest tak niezwykłym spektaklem, tak wspaniałym, tak pełnym emocji, jak żaden inny spektakl w lesie. Dlatego cały rok czekam, kiedy się zacznie, kiedy jelenie zaczną ryczeć, a dlaczego one to robią? Właśnie, to jest dobre pytanie, ponieważ one zdradzają swoją obecność i to nie jest rozsądne, jeżeli w lesie jest dużo drapieżników, są też myśliwi, ale ten ryk dla nich jest bardzo ważny, ponieważ w ten sposób one obwieszczają innym jeleniom o swojej potędze, swojej sile i rzucają wyzwanie rywalom. Chodźcie, spróbujcie, zawalczymy. Kto jest silniejszy, ten zdobędzie więcej łań. Ale nie jest to tak, jak przedstawiają książki, że to jeleń zmusza te łanie, zbija wielką chmarę, bo nie ma sposobu, by utrzymać łanie przy sobie, jeżeli łania tego nie chce. Łania, czyli samica. Jeżeli jeleń byk uderzy ciele, łania natychmiast odchodzi. Dlatego jelenie, byki walczą między sobą. Walka polega na przepychaniu się, ale jest bardzo elegancka. To znaczy nie chodzi o skrzywdzenie czy zrobienie krzywdy przeciwnikowi, chodzi tylko o to, żeby udowodnić sobie i udowodnić tym łaniom, które to obserwują, który z nas jest silniejszy, który ma lepsze geny i który bardziej zasługuje na to, żeby te geny dalej funkcjonowały, czyli żeby mieć cielęta. Ale najstarsze byki, najmądrzejsze, nie uczestniczą w tych zabawach czy w tych walkach. One w rykowisku też słabo uczestniczą. Zazwyczaj mają jedną i tą samą łanię od wielu lat. Czasami rykną, czasami posłuchają, ale są już na tyle ostrożne i wiedzą, że nie ma co wychodzić myśliwym pod ambonę, że zrobić im zdjęcia, sfilmować czy w ogóle zobaczyć jest niezwykle trudno. Dlatego te ujęcia, które teraz pokażę, tego pięknego byka, niezwykle trudno było zrobić, bo jest to bardzo stary, mądry jeleń, który już wiele w życiu przeszedł. Spójrzcie proszę, jakie on ma dziury w uszach. To po walkach z innymi jeleniami, poroże innych jeleni zrobiło mu takie otwory, to nie są otwory po kolczykach. A jednak dzięki temu, że te kamery są tak doskonale ukryte, to zwierzęta się ich nie boją. Są przyzwyczajone, że ta kamera tam jest i filmuje je z odległości 50 cm bez stresu dla jeleni. Kiedy rodzą się małe jelenie? Małe jelenie rodzą się na wiosnę, dlatego rykowisko musi być jesienią, ponieważ w brzuszku łani rozwija się płód, czasami dwa płody, bo często rodzą się bliźnięta i wtedy w ciągu jednego miesiąca właśnie wszystkie jelenie rodzą się. Głównie pod koniec maja, na początku czerwca, wtedy, kiedy jest najwięcej najlepszego pokarmu. Kiedy trawa jest zielona, kiedy trawa jest świeża i dzięki temu może zapewnić cielęciu bardzo dużo pożywnego mleka. Ponieważ ciele musi rosnąć i to rosnąć bardzo szybko, dlatego że już niedługo nadchodzi zima i do tego czasu musi już być duże i samodzielne. Jelenie jedzą też oczywiście żołędzie, jedzą buczynę, czyli orzeszki buka. To są takie bardzo, bardzo kaloryczne potrawy, które jesienią właśnie pozwalają im zgromadzić tą potrzebną ilość tłuszczu. Niestety poroże jelenia z jednej strony błogosławieństwo, dzięki któremu on może walczyć i imponować łaniom, stało się też przekleństwem, ponieważ myśliwi polują dla tego poroże, zabijają jelenie i to czasami zbyt piękne, takie, które mogłyby jeszcze długo żyć i dobrze funkcjonować w lesie. Ale też są zbieracze poroża, którzy chodzą i wręcz prześladują jelenie pod koniec zimy. Płoszą je specjalnie, przeganiają przez młodniki, by to poroże zdobyć, by je sprzedać i zyskać z tego trochę więcej pieniędzy. Dlatego bardzo bym prosił, jeżeli idziemy do lasu, pamiętajmy, że zwierzęta się nas boją i nawet jak jesteśmy na grzybach, starajmy się zachowywać cicho. Jeżeli są jakieś śmieci po innych ludziach, to trzeba je sprzątnąć, ponieważ w lesie jesteśmy gośćmi i to jest miejsce życia, dom tak wielu gatunków, które mają prawo żyć tak samo jak my.
udało się nakręcić ładną scenę, gdzie zarówno łoś, jak i jeleń zaczynają zjadać sosnę, która przewrócił wiatr. I widać wyraźnie, że łosie interesują się głównie igliwiem, natomiast jeleń zjada korę, tą cienką korę. Dla nas ona może wydawać się bardzo niesmaczna, bo jest niesmaczna, ale pod tą korą jest wiele cukrów, jest to bardzo pożywny pokarm i w sytuacji, kiedy nie ma świeżej trawy, nie ma zbyt dużej ilości kalorycznego pożywienia, głównie jesienią czy zimą, jelenie przeżywają dzięki temu, że zjadają właśnie taką cienką, sosnową korę. Dlatego jak są cięcia pielęgnacyjne w takim lesie, jaki jest za mną, nie powinno się tych drzew od razu wycinać i wyciągać z lasu, ale jeżeli coś zetniemy, powinno poleżeć kilka dni, żeby jelenie mogły przyjść i spokojnie się najeść. Wtedy nie będą wchodzić do młodników i czynić tam większych szkód. Jelenie są bardzo płochliwe i mają doskonały węch. Dlatego te wszystkie ujęcia, które mogę Państwu pokazać, robię zazwyczaj dość długo, przyzwyczajając je do swojej obecności, do swojego zapachu, po to, żeby podeszły blisko kamer i wtedy mogę tak piękne sceny filmować. Proszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Piękno w przyrodzie nie jest przypadkowe. Jak cudne są to zwierzęta. Nawet nie chodzi o proporcje, tylko o samą twarz. Uszy, oczy, rzęsy, nos, to wszystko jest tak idealne. Cieszę się, że mogę je w naturze obserwować.